No hej, witajcie w kolejnej misji kampanii Red Hammer do Operation Flashpoint oryginalnego. W tym odcinku jako Lukin będziemy kogoś bardzo dzielnie eskortować i chronić. Jeżeli graliśmy w podstawkę, to coś nam powie imię Angelina. Tak, ta sama Angelina, ukochana generała Guby. Przyjeżdża od tutaj, na Everon. Powiedzmy się, co mamy z nią uczynić. Gdzie nasz oficer? Hey, Lukin! Have I got a job for you? See that boat coming in? Well, there's someone very important on board. I need you to babysit them on the run to Montignac. Understand? Yes, sir. To nie Montignac. Babysit, tak jest. Więc ta misja jest dość prosta. Po prostu musimy jechać wraz z Angeliną. Ale pierwsza rzecz, jaką robimy. We'll lead in the Euro. You follow with Angelina in the ammo truck. Stay close. Tak, to podbiegamy do tyłu tej ciężarówki. Na szczęście to jest ciężarówka z amunicją i będziemy musieli podjąć tam bardzo ważny element uzbrojenia. Możemy też to zrobić na od razu, ale polecam dziabnąć sobie teraz. Zaraz, AT-4 Launcher, tak jest. Mamy broń. Dobra, możemy teraz przystąpić do eskorty. Przeciwko sobie, spoiler alert, będziemy mieli pułapkę zastawioną przez lokalne siły milicji obywatelskiej Everonu. No i jak się okaże, będzie to dość zgubne. Ciekawe, że nasi towarzysze, którzy jadą z przodu, akurat dobrze się składa, będą robić za świetny bait. Ta misja jest dość prosta. Wystarczy po pierwszym ataku, który zaraz nastąpi, od razu szybko ściągnąć piechotę, żeby ona nie spotowała dla czołgu T-55, który będzie się czaił zaraz za budynkiem i który wyrządzi największe obrażenia i uszkodzenia. Generalnie śmieszna rzecz, ale zaraz wam o niej opowiem. Oh no! Kto by się spodziewał? Tak jest. Szybko podbiegamy. Próbujemy ściągnąć wszystkich wybiegających tutaj rebeliantów. Żołnierzy milicji w zasadzie. Nasze wystrzały powinny ich tutaj ściągnąć. Ale jakby co, to też sprawdźmy z drugiej strony, bo gdyby ktoś chciał nas okrążyć, no to wiecie. O, tam się ktoś lubi zresztą czaić zaraz przy ciężarówce. Jeżeli tak rusza się, no to zdejmujemy chłopa. I teraz co przy sobie mamy? O, tutaj jest ta 55. Możemy spróbować mu przysolić, ale nie chcę tego robić od frontu, od tak sobie. Możemy spróbować się do niego troszeczkę zakraść. I najlepiej byłoby mu przyfanzolić od boku. Uważamy tutaj na to zbocze. Tam próbują się czasami jakieś jeszcze posiłki, może jacyś straglerzy z krzaków wyskoczyć. Anyway. Jak nikogo nie ma. Wydaje się być czysto. Ale nie możemy być tego w 100% pewni. No tak, czołg sobie stoi, super. Bo czołgnijmy się, haha, bo czołg. O Boże, czołganie się w drzwiach w tej grze to jest masakra. O, dobra, patrzę się, nie, no. No i to jest problem. O, ładnie, duperkę postawił w tą stronę. Licznie. Może jakbyś mu się udało
Ah, god damn it. A wait, okej, wziąłem wyrzutnię, a zapomniałem pocisku. No, wiedziałem, że trochę za szybko mi poszło. Tak, weźmy sobie Akacza, ponieważ jak wiadomo, z gier komputerowych z bronią szybciej się biega. To jest prawda, a najszybciej to biega się z nożem, moi kochani. Jeśli nie wiecie, to jest taka stara prawda, o której uczy nas FPS Doug. Tak jest. Boom headshot. O, stare dzieje. O Boże. Okej. Możemy w sumie zakraść się od tej strony szopy, czemu nie? Ale przeładujmy sobie tą giwerę. Para. I tak, nasza ciężarówka niestety jest uszkodzona. Będziemy musieli znaleźć alternatywny pojazd. Dobra, mamy wszystko. Pięknie. Cacy. Weźmy sobie karabin, żeby szybciej podejść do przeciwnika. W sumie to jest bardzo dobra głowica akumulacyjna. Tą T-55 powinna ściągnąć od przodu nawet ta strzała. Ale w zależności w co trafimy, to różnie to może być. Więc ja bym wolał na przykład, no, zawsze lepiej strzelać w bok, tak? W bok wieży, w bok burty czy whatever. Bok wieży powinien... No, tak też można. Dobra, anyway. I started blasting and he dead. Wyśmienicie. Właśnie na tym mi zależało. No teraz możemy przejść, skombinować sobie transport. Tutaj jak podejdziemy do tego budynku, w środku mamy pewnego biednego faceta, do którego podejdziemy, to możemy zastraszyć. Shut up. Give me your car keys now. Please, don't kill me. Just take them. Dziękuję za kooperację, towarzyszu. A teraz wcale nie będziemy brać żadnego z tamtych samochodów, ponieważ są rozwalone, ale tam stoi taka ładna ciężarówka. Nasz wypadek sobie zapiszmy właśnie. Pamiętajmy, że skoro mamy zapis na misję, to why not? Ale widzicie, tamte samochody, które zostały użyte jako barykada, powiedzmy taka typowa, no to są... nic już się z tym nie zrobi. Wraki, odwraki, ale tutaj mamy ciężarówkę. Chociaż podejdźmy tutaj, przełączając się. O, już jest martwy, dobra. Spokój w takim razie. Tak, oczywiście nam przypominają, że jeżeli odejdziemy za daleko od Angeliny, to możemy sfailować misję. Nie powinniśmy tego robić. Ale akurat ta ciężarówka jest na tyle blisko, że możemy sobie dziabnąć i odjechać, tak? A sama w sobie też ciężarówka zawsze jest lepszym transportem niż samochód. Po pierwsze, ta cała paka daje nam więcej osłony, nawet jeżeli przeciwnik będzie strzelał. Dobra, no i Angelina się do nas zapakowała, jak tylko podjechaliśmy bliżej. Proszę bardzo, dzień dobry. Dostałem Jolkę? Chyba nie. Teraz jedziemy sobie do Montignac. Powiem wam, że z tą miejscowością wiążą się wspaniałe wspomnienia z oryginalnej kampanii. Tak jak niektórzy na przykład szepną weteranowi Wietnamu na łóżko, na przykład, nie wiem, Hanoi, albo coś w tym stylu, albo Da Nang, albo La Drang, to oni mają flashbacki z Wietnamu, obviously, no bo Wietnam. A jak ktoś mi szepnie na łóżko, after Montignac, to o Boże, to ja mam ciary. Szczególnie jak już się to oryginalnie grało. Tutaj będziemy mieli kilku właśnie żołnierzy wroga hasających sobie. Możemy ich spróbować rozjechać, ale lepiej po prostu przejechać jak najszybciej się da. Oni z tych kapiszonków nic nam nie zrobią. No i zbliżamy się do Montignac. Do Montignac, które żeśmy wtedy w oryginalnej kampanii szturmowali jako Amerykanie, i to z tej przeciwnej strony, od zachodu, i to w nocy. A teraz podjeżdżamy tutaj tak, jak to oryginalnie Sowieci zajęli. Możemy się przyjrzeć temu, jak właśnie ta kampania fajnie przebiegała od strony żołnierzy generała Guby. Super jest po prostu ten dodatek pod tym względem, że mamy taki wzgląd w te wszystkie wydarzenia. Możemy sobie jeszcze raz odwiedzić te fajne misje. W sumie to już większość jest gotowa, te koncepty. Tylko dograć troszeczkę. Rowan, we're dispatching tanks from Montignac to mop up any remaining resistance. Eagle out.
O, tankisty pojadą. No, to super. No właśnie widzę, to 72, super. No, no. Mamy tutaj już ładną bazę, a Angelinę dowozimy właśnie do śmigłowca, gdzie ona się przesiądzie i do generała Guby, do jej oblubieńca poleci. Good work, Lukin. Thank you, sir. I w ten sposób skończyliśmy tą misję, która była całkiem przyjemna, krótka i taka treściwa, więc w sam raz na wieczorek.